Cześć, dzisiaj przychodzę z nowym zdjęciem i nowym filmem. Dzisiaj tematem przewodnim będzie burza, albo taki, powiedzmy, stan przedburzowy, bo jak zaczęło już tak porządnie padać, to szybko uciekałam do samochodu, no i nie czekałam, aż to wszystko się tam rozwinie w wielką ulewę. Miejsce, gdzie robiłam te zdjęcia, nazywa się Kuligów. To jest za Zalewem Zegrzyńskim na północ i to są takie duże rozlewiska bugu. One najczęściej pojawiają się tam wczesną wiosną, chociaż w innych porach roku też bywają, ale wczesną wiosną są największe, takie najbardziej spektakularne. Pojechałam tam z moją koleżanką i to był mój pierwszy wypad na tego typu, do tego miejsca. Nie znałam go przedtem, więc byłam zachwycona, tym bardziej, że pogoda była obłędna, bo było niebo, na którym były chmury, takie kłębiaste, ale to, co było w nich najlepsze, to, że tam było wiele warstw tych chmur było. I jeszcze na dodatek no nie, dobra, wiał wiatr, który szybko te chmury przewiewał, więc one się często te układy się zmieniały. A w pewnym momencie to się aż wichura zrobiła. Myśmy ledwo na nogach dały radę ustać w tym całym wichrze. No ale miejsce było tak niesamowite, że oczywiście nie poddawałyśmy się, robiłyśmy zdjęcia. To właśnie jest jedno zdjęcie z tego wypadu. Wydaje mi się, że jest ono bardzo malarskie. Oczywiście dyskusja na temat tego, co jest malarskie, a co nie jest malarskie, to jest w ogóle osobny, długi, wielki temat. I to jakby na chwilę chciałabym odłożyć tutaj. W moim odczuciu ono jest malarskie. I kojarzy mi się z takim XIX-wiecznym malarstwem realistycznym, krajobrazowym, pejzażowym. Ja takie rzeczy lubię. Ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie malowało się obrazy i również tego typu obrazy mnie otaczały od wczesnego dzieciństwa. W związku z tym to jest mi bliskie. I jeszcze na dodatek mam do tego jakiś taki, wiecie, sentyment z dzieciństwa. No to już w ogóle przerypane. Nie ma bata, muszę takie zdjęcia robić. Od tego się nie da uciec. To zdjęcie, mimo że oszczędne w środkach, daje dosyć silne wrażenie. Mamy oczywiście klasyczny podział: góra, dół, niebo i cała reszta. Jak to w pejzażu często bywa. Ale tutaj jest taki podział, wydawałoby się bardzo prosty, bo jest ta góra, dół i taka cienka linia lasu. Ale ta linia lasu, ona sama w sobie też ma bardzo dużo ciekawych elementów. Oczywiście, jak się na to patrzy z daleka, to tego nie widać. Ale jak się człowiek przyjrzy bliżej, to widać, że tam są jakieś drzewka rosną, że jakaś polana jest, że te drzewka są nierówne, że gdzieś tam jakieś ażurowe jedno drzewo wystaje, a gdzieś tam one bardziej w taką wielką, zwartą masę są zbite, a gdzieś indziej po prostu kilka drzew razem rośnie. Więc to jest dosyć zróżnicowane. I co ciekawe, pomimo tego zróżnicowania, to nie jest jakiś taki element bardzo absorbujący, bardzo ściągający uwagę, ale jednak tam jest. W związku z tym, jak ktoś chce sobie tam wypatrzyć jakieś dodatkowe, jeszcze inne rzeczy, to je tam znajdzie. Druga rzecz to jest to niebo. To niebo jest takie stalowe, ale na dole jednak ma te takie ciepłe, żółte tony. I całe w ogóle to zdjęcie jest takim w ciepłej tonacji stalowo-żółtej, bo właściwie gdzie nie spojrzeć, to przejawia się właśnie ten taki szaro-stalowy kolor w różnych odcieniach, trochę cieplejszych, trochę chłodniejszych, ale jednak cały czas oscyluje gdzieś w tym obszarze. I drugi kolor, który jest, to jest kolor żółty, czyli to niebo na dole żółte, te trzciny tutaj, kawałek ziemi tam na horyzoncie, jakieś odbicia na wodzie. No można powiedzieć, że to zdjęcie jest dwukolorowe. No, w sumie można byłoby tak powiedzieć. A mimo to ja nie mam wrażenia takiego, że ono jest jakieś takie pozbawione koloru. Sądzę, że tak się dzieje dlatego, że tu bardzo dużo się dzieje w przestrzeni odcieni i w przestrzeni faktury. Bo to niebo jest oczywiście u góry takie ciemne, szare, ale im dalej w dół, tym jest cieplejsze.
coraz bardziej żółte, ale to nie jest takie tylko przejście, takie, wiecie, jak jest od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru, jak gradient, tylko cały czas tam się dzieją jakieś takie pofałdowania, jakieś takie tego typu rzeczy. No i oczywiście na horyzoncie ta jedna plama, taka mocna światła. Co się dzieje na dole? Też jest jedna płaszczyzna, w której owszem, odbija się to światło, ale ono odbija się zupełnie inaczej. To, co jest na niebie, to są właśnie tymi chmurami, jakimiś tam z tym światłem, rozświetleniem, a woda ma swoją fakturę. To nie jest taka stojąca woda równa, w której się odbija dokładnie to samo, co jest na górze. To jest żywioł sam w sobie, to jest jakby istota sama w sobie, struktura sama w sobie. Ona nie ma nic wspólnego z tym niebem, poza kolorem. A ten kolor też nie jest identyczny, ponieważ on jest filtrowany przez ten kolor wody, więc on gdzieniegdzie się odbija, troszeczkę jest osłabiony przez to, że to jest już odbicie, tak? Czyli tam część fali jest pochłonięta, częściowo gdzieś tam są załamania wody, więc to światło nie dociera. Więc niby jest ta korelacja, jest to nawiązanie do tego, co się dzieje na niebie, ale to nie jest takie, wiecie, jeden do jeden, jak wtedy, kiedy jest ta woda stojąca, płaska i wszystko się w niej odbija. Poza tym tutaj na tej powierzchni też bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, ponieważ jest ten wiatr, który tam wiarł, powodował, że się robiły takie drobne fale, takie tyk, 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 tyk na tej wodzie. Ona cały czas się ruszała. Tu nie ma takich wielkich fal, chociaż ten wiatr był bardzo silny, ale może dlatego, że po prostu ten wiatr jakoś pod takim kątem wiał, że się ślizgał tak bardziej po tej wodzie. W każdym razie, te zmarszczki na wodzie, mimo że wiatr był silny, są takie drobne, ale oprócz tego tworzą się jakieś tam wiry wodne, zawirowania, nie, może coś tam na dnie leży i ta woda jakoś tam w specyficzny sposób tam płynie, omija to tam. Te trzciny też pewnie nadają jakiś tam kierunek tej wodzie. W każdym razie w tych miejscach światło się odbija, czyli już jest zupełnie inna struktura, inna faktura w tych miejscach, gdzie właśnie te wiry się tworzą, a inna, gdzie ta woda sobie po prostu płynie. Więc ona jest zróżnicowana. Tam się różne rzeczy dzieją na powierzchni tej wody i to jest dosyć taki bogaty obraz, bo z jednej strony, po tej lewej stronie jest bardziej srebrzysty, bo tam aż tyle światła nie dochodzi, a po prawej widać tą smugę od tego rozjaśnienia na niebie. Więc to bardzo ciekawy układ się tutaj robi. I teraz tak, ten cały, no całe połączenie nieba z wodą i z tym światłem jest bardzo interesujące, ale gdyby to było tylko to, to mogłoby się okazać, że mimo wszystko troszeczkę to jest takie monotonne. Na szczęście mamy tutaj trzciny i one powodują, że ten obraz jest rozbity, bo po lewej stronie tych trzcin jest więcej, a po prawej jest mniej, czyli jest jakby tutaj jest taki szerszy jest ten taki pas, a po prawej stronie węższy. One też nie są dokładnie w jednej płaszczyźnie, tylko tak lekko przesunięte w stosunku do siebie, ale niedużo, czyli gdzieś tam współgrają ze sobą, tworzą gdzieś tam jedną linię, ale z takim lekkim przesunięciem, że to nie jest tak mechanicznie pod linijkę wszystko. I one nie tylko, że rozbijają ten obraz wody takiej dochodzącej tam aż po horyzont, ale też dają kolor temu, bo w tych wszystkich niebieskościach, szarościach i tak dalej nagle pojawia się taka smuga z jednej strony i smuga z drugiej strony takiego ciepłego, żółto-brązowego koloru. To, że to jest taka właśnie smuga, że to takim jest takim bardzo wąskim trójkątem ustawione, też podkreśla dynamizm całej tej sceny, bo te chmury na niebie, one sugerują, że no coś tam się dzieje, ta woda, że coś tam się dzieje, a te takie ostro zakończone kształty trzcin jakby wpisują się w całą tą sytuację pogodową tutaj. Tutaj na środku jest taki patyk mały wystający z wody. Można by pomyśleć, że on mógłby odgrywać rolę jakiegoś głównego bohatera, ale w moim odczuciu
on jest za słaby w stosunku do tej dynamiki tych dwóch żywiołów, nieba i wody. Moim zdaniem tutaj głównym bohaterem jest właśnie ta relacja pomiędzy niebem a wodą. Nawet nie samo niebo, nawet nie sama woda, tylko właśnie relacja pomiędzy nimi jest tym, co tutaj spina to zdjęcie. Oczywiście bardzo ważny jest ten element światła na horyzoncie. Gdyby nie on, to prawdopodobnie to zdjęcie całe by siadło. Natomiast on jest jednak za delikatny, żeby uznać, że on może być głównym bohaterem. Podobnie jak ten patyk na pierwszym planie, albo jak te trzciny. To się do tego nie nadaje. Więc w moim odczuciu ta relacja pomiędzy górą a dołem tutaj to jest to, co wprowadza to napięcie i to, co powoduje, że zaczynamy się temu przyglądać. Tam są jeszcze takie skosy na tym niebie, tak jakby tam już gdzieś na horyzoncie trochę zaczynał padać deszcz. Być może tak było, tego już nie pamiętam, ale ten obraz ma w sobie coś takiego niesamowitego, bo jest taki statyczno-dynamiczny. Czyli z jednej strony te chmury, które kłębiące się, ta tutaj woda, która gdzieś tam najwyraźniej płynie i tam się różne rzeczy dzieją, bo te wiry to sugerują. A z drugiej strony tak naprawdę no nic takiego się tutaj nie dzieje. I tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o to zdjęcie. Jak macie jakieś komentarze, uwagi, oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia jutro.